I witam jeszcze raz serdecznie Państwa. Już jest wszystko włączone, działa, więc jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć temat, czyli Autodesk Vault i replikacja serwerów, czyli praca we wspólnej grupie roboczej. Ten temat jest tematem rzadko poruszanym na forach, rzadko jest przedstawiany, prezentowany. Ciężko znaleźć jakieś materiały odnośnie replikacji, dlatego też tutaj chciałbym dzisiaj Państwu pokazać taki właśnie samouczek, przykłady, jak skonfigurować wspólną grupę roboczą i jak na niej pracować. Oczywiście, tak jak tutaj Rafał wspomniał, sekcja questions, śmiało proszę zadawać pytania, czy to dotyczące. Aha, pytanie, co to jest replikacja? No, replikacja jest to nic innego jak dublowanie danych, które znajdują się na jednym serwerze, na serwer drugi. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację taką. Na przykład jest firma, która ma kilka oddziałów na świecie. Polska, powiedzmy, Niemcy, Stany Zjednoczone. W każdym z tych krajów są działy konstruktorów, którzy pracują na wspólnych projektach bądź pracują na projekcie jednym, który wymaga zaangażowania dużej liczby osób. W jaki sposób zrobić tak, aby w każdy z tych projektantów, konstruktorów miał dostęp do najnowszych danych? No, tutaj z pomocą właśnie przychodzi aplikacja Autodesk Vault. Autodesk Vault, czyli aplikacja do zarządzania dokumentacją techniczną. Aplikacja, która pilnuje tego, aby zawsze zespoły, na których pracujemy, miały wszystkie części, żeby te części nigdzie nie poginęły, z czym się na pewno Państwo niejednokrotnie spotkaliście w swoich projektach, próbując otworzyć główny zespół, nagle program krzyczy, nie ma części składowych, gdzieś znikły. Także chodzi o to, aby zawsze pracować na najnowszej wersji, tak? Nie na jakiejś wersji, którą ktoś stworzył tydzień temu, dwa tygodnie temu, tylko żeby to była najnowsza, najświeższa wersja, która jest najbardziej aktualna. Autodesk Vault to także aplikacja, która bardzo sprawnie pozwala wymieniać się wszelakimi informacjami, danymi, mailami, zarządzać cyklem życia oraz także przepływem tak zwanych zmian inżynierskich. Więc jest to dosyć rozbudowany program, który bardzo fajnie tutaj wspomaga pracę konstruktorów, ponieważ no, na pewno nieraz Państwo też z własnego doświadczenia wiecie, że można się zagubić w tym całym natłoku pracy, obowiązków, można pogubić gdzieś te projekty, a jeżeli jest ich naprawdę duża liczba, to czasami odszukać to, co było, nad czym pracujemy, czy to jest najświeższe, najaktualniejsze, no to czasami graniczy to naprawdę z cudem. Jednak tutaj dzięki tym aplikacjom można to w jakiś tam sposób ogarnąć, można nad tym spokojnie zapanować. A dzisiejszy temat to temat, jak takimi danymi wymieniać się, czyli tak jak wspomniałem, jeżeli firma ma kilka oddziałów na świecie, bądź kilka oddziałów w danym kraju, to warto by było, aby każda grupa konstruktorów miała dostęp do tych samych danych. Możecie Państwo powiedzieć, no ale jaki to jest problem? Przecież można zrobić wspólny folder, jakiś dysk sieciowy czy jakiegoś FTP-a postawić i tam te dane umieszczać. No z jednej strony tak, ale pewnie też zdajecie sobie Państwo sprawę, że pliki projektowe to nie są tylko i wyłącznie fizyczne pliki, to także wersje, kolejne wersje, nad którymi pracujemy, tak? Dziś jest taki pomysł, jutro taki, pojutrze będzie inny. I właśnie czasami bywa sytuacja taka, że musimy się wrócić do tej wcześniejszej naszej koncepcji, a no przez takie udostępnienie plików otwarte, no nie jest to możliwe. Musi być to sprzężone z jakąś aplikacją, która da nam dodatkowe funkcje i możliwości opanowania tego natłoku informacji, które właśnie pojawiają się. Zwłaszcza, że teraz także bardzo często praca konstruktorów powiązana jest z działem handlowym, z działem marketingu. Do danego zamówienia bardzo często zdarza się i już musi być na przykład dołączona specyfikacja techniczna przysłana od klienta albo maile, które klient przesyłał do nas w celu uzgodnienia pewnych warunków współpracy. To także można wszystko dorzucić do Volta i bez najmniejszego problemu tym zarządzać. Więc mamy wszystko, co dotyczy danego projektu w jednym miejscu
i bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie prześledzić to i zawsze wiedzieć, w którym miejscu stoimy w naszym projekcie. I tak jak jeszcze raz wspomnę, czyli jeżeli jest kwestia, że jest kilka oddziałów i chcemy wspólnie pracować rzeczywiście, to praca jednak na współdzielenie plików takie stricto przez FTP-a czy przez jakiś wspólny udział do niczego nie prowadzi. Przyniesie jeszcze więcej problemów. Już nie mówię tutaj o kwestiach zabezpieczeń, ponieważ no, oczywiście to są dane projektowe, czasami bardzo, bardzo mocno chronione, a takie po prostu udostępnienie tego gdzieś no, może przynieść niepożądane skutki, bądź też osoby niepożądane mogą mieć do tych zasobów dostęp. Natomiast w aplikacjach my ściśle określamy kto, co, kiedy, gdzie i jak może zrobić. Ale przejdźmy do meritum naszego tematu. Czyli replikacja, jeszcze raz. Udostępnianie zasobów drugiej grupie użytkowników. Udostępnienie zasobów w sposób taki, gdzie użytkownik tego nie widzi, że te zasoby są wymieniane. One są wymieniane w tle, bez naszej, tak jakby powiedzmy to, wiedzy, może nie bez naszej wiedzy, bo oczywiście my to ustawiamy, że tak ma się dziać, ale są po cichutku w tle wymieniane. Ta transmisja następuje bardzo szybko i dosłownie w ciągu kilku minut, jeżeli ktoś z drugiego końca świata coś umieści w repozytorium voltowym, to za chwileczkę osoba druga także ma do tego dostęp, widzi kto to stworzył, kiedy stworzył, opis tego elementu, no a przez taką funkcjonalność umieszczania plików na współdzielonym dysku, no niestety tego nie osiągniemy. Możecie Państwo powiedzieć kwestię drugą. No to dobrze, no to po co nam replikacja serwerów, skoro my możemy zrobić sobie połączenie tunelowe, czyli VPN-em, podłączyć się do serwera voltowego, czy stworzyć połączenie tunelowe i też mam do tego dostęp, tak? I nie muszę replikować tych serwerów, aby mieć do tego dostęp. No, z jednej strony tak, ale to też przynosi bardzo duże minusy. Przede wszystkim duże obciążenie sieci w firmie, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że przepraszam, za każdym razem pobierając jakiś zespół przez sieć, zespół, który zajmuje, nie wiem, 200-300 mega, czekacie Państwo 15-20 minut, aż Wam to się pobierze. No to też nie prowadzi do niczego. Tak, takie ociążała, długa wymiana danych jest bardzo irytująca i z czasem naprawdę do niczego nie zmierza. Natomiast tak jak wspomniałem, replikacja eliminuje ten problem, ponieważ zarówno jedna grupa konstruktorów, jak i druga grupa konstruktorów ma dane u siebie na serwerach i poprzez sieć LAN mogą bez najmniejszego problemu do nich się dostać. Właśnie po to została stworzona ta funkcjonalność. Ta funkcjonalność jest dostępna praktycznie od dawien dawna w aplikacjach do zarządzania dokumentacją techniczną, a tak prawdę mówiąc, to wcale nie jest funkcjonalność Volta. Wbrew pozorom, replikacja jest to funkcjonalność SQL-a, na którym działa Volt, tak? Czyli my w rzeczywistości replikujemy SQL-owe bazy danych, które to są właśnie podpięte do Volta. Ale dzięki takiemu dosyć przyjaznemu interfejsowi w aplikacji Autodesk Volt, naprawdę jest to bardzo łatwe i wygodne i krok po kroku opowiem Państwu, jak to można zrobić. Można oczywiście sobie też, jeżeli jest taka potrzeba, przetestować to na potrzeby w domu. Aczkolwiek replikacja jest dostępna tylko w tych voltach wyższych. Niestety w tym volcie Basic jako takim replikacji nie ma dostępnej. Volt podpięty do SQL-a czy SQL do volta. My definiując czy tworząc aplikację czy instancję voltową, tworzymy instancję w SQL-u o nazwie Autodesk Volt, tak? I tą instancję podpinamy do Volta, tak? Czyli Volt, czyli baza SQL-owa, instancja SQL-owa jest podpięta do Volta. W taki sposób jest to zdefiniowane. Oczywiście podczas instalacji samego programu program domyślnie tworzy instancję o nazwie Autodesk Volt, ale możemy równie dobrze zrobić to ręcznie. Czyli jeżeli na początku instalujemy samego SQL-a i tworzymy aplikację koniecznie, instancję koniecznie o nazwie Autodesk Volt i w tej instancji umieszczamy później już z poziomu Volta, tworzymy repozytoria
repozytorów może być kilka. Ale SQL jest chyba bazą nadrzędną, systemową. Tak. Tak, tak. Po prostu te dwie aplikacje współpracują ze sobą, tak? Jedna bez drugiej nie może istnieć. Jest instancja SQL-owa o nazwie Autodesk Vault i tą instancję podpinamy do programu. I wtedy one współpracują. OK. Przepraszam, a troszkę w gardle zaschło. Co jeszcze? A już a propos, jeżeli jesteśmy w temacie SQL-a, to także warto wiedzieć, że niestety, jeżeli chcemy pracować z replikacją serwerów voltowych, niestety musimy zainwestować w SQL-a pełnego. Niestety na SQL-u Express ta funkcjonalność nie jest obsługiwana, czyli replikacja w SQL-u Express nie jest dostępna, więc musimy się zaopatrzyć co najmniej w SQL-a wersji Enterprise, wtedy będzie możliwa taka replikacja do wykonania. OK, ja powiem na początku, jak przygotowałem pracę, jak będziemy pracować. Mam dwa komputery, w sumie są one spięte w sieci. Oj, przepraszam jeszcze raz. Są one spięte w sieci LAN, co prawda, aby szybkość wymiany danych pomiędzy serwerami była dosyć duża, ponieważ gdyby to było gdzieś w innym miejscu, no troszkę dłużej mogłoby to trwać, dlatego ja mam tutaj dwa komputery u siebie w domu. Jeden z nich będziemy mogli sobie obserwować poprzez zdalny pulpit, drugi, widzicie Państwo, jest na chwilę obecną widoczny i krok po kroku, jak postępujemy. Ja pozwolę sobie włączyć połączenie z moim drugim komputerem. I taki to będzie... chyba mi przeszedł w stan wstrzymania. Zaraz go rozbudzimy. Jeszcze raz spróbujemy. O, już jesteśmy. OK. Czyli... dostęp do dwóch komputerów jest zdefiniowany. Zarówno na jednym, jak i na drugim komputerze jest zainstalowany SQL 2008 wersji R2, wersja Enterprise, czyli taka wersja, która umożliwia obsługę replikacji baz. I od czego zaczynamy? Ja postępuję zawsze w taki sposób, że zarówno na jednym, jak i na drugim komputerze zakładam sobie dwóch użytkowników. W tym przypadku na jednym komputerze, jeden z komputerów to jest HP, drugi Asus, więc przyrostki nazw użytkowników będą definiowane, z którego komputera dany użytkownik pochodzi. Ale zarówno na jednej maszynie, jak i na drugiej maszynie założyłem użytkowników o takich samych nazwach, czyli będą to użytkownicy RepH od HP i RepA od Asus. Także założyłem na każdym z komputerów foldery, które są udostępnione w sieci. Tak? Oczywiście najlepiej zrobić sobie także połączenie tunelowe pomiędzy komputerami, między którymi będziemy replikować dane, tak aby foldery, w których będziemy udostępniać dane, były widoczne dla drugiego komputera. To już kwestia dla informatyków, aby takie połączenie zdefiniować. Ja bądź co bądź zarówno i na jednej stacji, jak i na drugiej stacji na dysku C założyłem foldery o nazwie rep, z których to będą programy, czy będą dane pobierane. Od czego zaczynamy? Jeden komputer jest, wyobraźmy sobie, komputerem nadrzędnym, drugi podrzędnym. W tym przypadku mój główny komputer HP, ten, na którym jest tapeta Procad Expo, będzie komputerem nadrzędnym i praktycznie na nim wykonam wszystkie funkcjonalności i wszystkie kroki, które będą prowadziły mnie do replikowania tych danych. OK, myślę, że możemy zacząć. Oczywiście, po instalacji Autodesk Vault mamy dostępną konsolę ADMS. Tak? Jest to konsola, w której domyślnie po instalacji są dostępne nasze repozytoria, w których są przechowywane dane,
ale także tutaj możecie znaleźć Państwo jeszcze, oczywiście mogą być zainstalowane biblioteki, biblioteki elementów znormalizowanych. Możemy tutaj logi podejrzeć, ale są też tutaj grupy robocze. I to nas najbardziej właśnie w tym momencie interesuje, czyli grupy robocze. Jeszcze jedno małe sprostowanie, ponieważ chyba troszkę się rozpędziłem na samym początku i albo może to o tym później jeszcze. Grupy robocze. Na każdym z komputerów jest grupa robocza zdefiniowana domyślna z danego serwera. Tak, jest to tutaj grupa robocza Protomasz G, Autodesk Vault, umieszczona jest to serwer mój stacjonarny. Na drugim komputerze jest analogicznie, czyli oczywiście jest na razie grupa robocza Asus Autodesk Vault. Są to na chwilę obecną dwa niezależne serwery voltowe, które na chwilę obecną nie mają za bardzo ze sobą nic wspólnego. Teraz będziemy właśnie przez szereg kroków chcieli zrobić taką sytuację, aby na jednym i na drugim serwerze były dokładnie te same dane. Od czego zaczynamy? Z komputera nadrzędnego na samym początku należy włączyć replikację grup roboczych. Wybieramy spod prawego przycisku myszy Enable Workgroup Replication. Kiedy zostały założone? Podczas instalacji. Jeżeli chcemy grupy robocze, podczas instalacji domyślnie są zakładane. Ich nie było, nie zakładałem wcześniej. Jakbyśmy zainstalowali na sucho czysty program, odinstalowałbym, zainstalował, dokładnie taka sama sytuacja by była, czyli po prostu domyślnie jest grupa robocza zdefiniowana o nazwie serwera, na którym jest na chwilę obecnym postawiony Vault. Więc to jest czynność automatyczna. To oczywiście było pytanie, przepraszam, bo może tak nie mówię, że to było pytanie sexy question od pana Marka, więc staram się na bieżąco tutaj odpowiadać. Czyli jeszcze raz, jeżeli prawym przyciskiem myszy klikniemy na pozycję workgroup, włączamy replikację grup roboczych. Program oczywiście zapyta w tym momencie o hasło dla użytkownika SQL-a. Ja zawsze postępuję w taki sposób, że najpierw sobie instaluję samego SQL-a, tworzę na nim instancję o nazwie Autodesk Vault, zmieniam hasło użytkownika domyślne i dlatego też tutaj nie jest domyślne hasło standardowe, więc tutaj na początku muszę wpisać hasło, aby program zyskał dostęp do instancji SQL-owej. OK. Po wpisaniu hasła program prosi o wskazanie folderu, który będzie widziany dla drugiego komputera, który ma być replikowany. Będzie to folder, który zdefiniujemy w ten sposób. Slash, slash, nazwa serwera, pro Tomasz G. Jest to nazwa mojego komputera, tego, na którym pracuję. Slash, rep. Jest to folder, który też stworzyłem sobie na dysku C, na tej stacji. Jest dostępny, udostępniony w sieci dla wszystkich użytkowników, dla użytkownika rep A i rep H. Tak? Przypominam, że tacy użytkownicy zostali założeni na jednym i na drugim komputerze. Tak? Tutaj jeszcze dla pewności we właściwościach udostępnianie dla, tu jest akurat tylko dla rep H. Ale myślę, że też wystarczy. Wystarczy tutaj w sumie rep A jest niekonieczny. Oczywiście użytkownika z drugiego komputera bym tu nie dodał. OK. No i oczywiście też pytanie do tego, który użytkownik będzie miał dostęp do tego komputera. Czyli jeżeli definiuję na moim HP-ku wszystko, czyli zarówno folder, do którego będą dane replikowane, jak i użytkownik pochodzi z tego komputera. Zresztą mamy tutaj informację poniżej, że użytkownik musi mieć dostęp do wskazanej lokalizacji. Będzie to użytkownik o nazwie serwera, oczywiście Pro Tomasz G. Użytkownik o nazwie rep H. I hasełko tego użytkownika włączamy. I po chwili powinniśmy uzyskać już włączoną replikację grup roboczych. Musimy sekundkę poczekać. OK, replikacja jest zaktywowana. To oczywiście jeszcze nie znaczy, że dane będą wymieniane pomiędzy serwerami. Na razie tylko i wyłącznie włączyliśmy daną replikację. Spróbujmy teraz dodać grupę roboczą Asusa tutaj, aby
te dane z HPK i z Asusa mogły się wzajemnie wymieniać. Jak to robimy? Prawym przyciskiem myszy na znów grupach roboczych i wybieramy Dodaj grupę roboczą. Nazwijmy ją na przykład Procad. Niech nazywa się Procad, taka grupa robocza i na przykład oznaczenie będzie PR. Następnie musimy wskazać zdalny komputer, z którego będą dane pobierane, tak? Czy z którego będą dane wymieniane. Oczywiście będzie to komputer ten drugi, ten Asus. I też, że tak on się nazywa. Ma taką nazwę takiego hosta, więc tutaj wpisujemy po prostu nazwę drugiego komputera, z którego dane mają być wymieniane. Od razu jest wpisane Autodesk Vault, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, to jest domyślna nazwa dla instancji SQL-owych i ona taka musi być. Nie może być inna, ponieważ to nie będzie działało. Dalej musimy zdefiniować czy wpisać nazwę użytkownika SQL-owego oraz hasło, aby nasz komputer HPK miał też możliwość pobrania stamtąd danych. Czyli użytkownik domyślny SA, taki jak jest tu w SQL dostępnych i hasło też wpisujemy. Mam nadzieję, że pamiętam, że to hasło. OK, oczywiście z potwierdzeniem. No i dobra, dalej. Dostęp też mamy. Użytkownik musi mieć dostęp do ProTomaszGrep, czyli tak jakby użytkownik z drugiego komputera. Wspominałem już wcześniej, założyłem dwóch użytkowników i na jednym, i na drugim komputerze takich samych. Rep A, Rep H na HP-ku i Rep A, Rep H na Asusie. Więc tutaj w tym przypadku wpisuję nazwę użytkownika Rep A, tak? Oczywiście poprzedzając go nazwą domeny. Będzie to użytkownik Rep A z mojego HP-ka. Tutaj są wszystkie dane w pierwszej części Asusa, a tutaj z HP-ka, tak? Zawsze tutaj pierwszy raz, jak robiłem replikację, naprawdę namęczyłem się, żeby to odpowiednio zdefiniować. Czyli użytkownik z serwera ProTomaszG, czyli z mojego HPK, użytkownik RepA ma mieć dostęp do tego folderu. I hasełko oczywiście dla użytkownika RepA potwierdzamy OK. Po chwili czekamy. Informacja. Taki użytkownik nie został odszukany. No to jeszcze sprawdźmy, czyli jednak stworzenie tego użytkownika będzie koniecznością. Sprawdźmy jeszcze raz, tutaj założę użytkownika w zarządzaniu, użytkownika o nazwie RepA. Nie wiem, dlaczego mi to szczerze mówiąc uciekło, a nie, jest RepA. Jest, przepraszam. Może zmienimy, nie rep A, rep H zrobimy. Może być taka sytuacja, iż dany użytkownik nie ma zezwolonego dostępu do folderu. Jeszcze raz sprawdzimy uprawnienia do folderu rep. We właściwościach, udostępnianie. Dodamy kolejnego użytkownika, jest tylko rep H. Dodajmy kolejnego użytkownika. I to prawdopodobnie będzie już. Dam mu pełne prawa, odczyt zapis. W zabezpieczeniach jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno użytkownik rep A ma odpowiednie prawa. Tak, ma prawa. Użytkownicy muszą mieć prawo odczytu zapisu do danego folderu, aby mogli z nich czytać. OK, jeszcze raz spróbujmy. Coś, jakiś malutki błąd, sekundka. Jakiś mały bug mi się tu wkradł. Czyżbym stracił połączenie? Nie, chyba nie. Jest połączenie. Dobrze, jeszcze raz spróbujemy. Przecież chyba nie zrobiłem żadnego błędu. Proszę jeszcze o sekundkę cierpliwości. Zaraz jeszcze raz sprawdzę wszystko. Zarządzaj użytkownicy. Rep A. Dodam go do grupy administratorów dla pewności.
Okej, spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. No to nie jest wcale takie hop-siup, jakby mogło się wydawać. Człowiek robił to tyle razy, a w rzeczywistości zawsze jakiś chochlik się może wkraść. Spróbujemy z Asusa wpisać nazwę. No, sekundkę, czyżby tu nam pomogło? O, przepraszam, mój błąd był, ponieważ ten użytkownik nie jest Pro Tomasz G, tylko z Asusa. Czyli jeszcze raz dla pewności, tam na dole był użytkownik z Asusa. Asus Rep A i hasło, tak? Czyli Asusowe dane w tamtym okienku wpisywaliśmy prawie wszystkie, tak? Czyli i zarówno użytkownika, i hasło do SQL-a z Asusa, i tylko i nazwę, i wyłącznie grupy roboczej. Więc w tym okienku mój błąd, rozbiegłem się troszkę, próbowałem na siłę wpisać użytkownika z HPK, ale tutaj jeszcze raz przypominam, czyli wszystkie dane z Asusa, tak? Czyli użytkownik Asusa, hasło Asusa też. OK, w takim układzie mamy już dwie grupy robocze. Możemy sobie kliknąć na dwie grupy robocze, no ale tutaj widzimy na tej liście, no dalej cały czas jest tylko i wyłącznie widoczna jedna grupa do replikacji. Możemy tutaj oczywiście jeszcze, klikając prawym przyciskiem myszy na grupach, Workgroups, Manage Replication. Oczywiście, które bazy będą replikowane voltowe i musimy zaznaczyć, że ta baza też ma być tutaj replikowana do nas. Po chwili na liście pojawią się dwie bazy, które będą ze sobą kooperować. Poczekajmy sekundę. Jedna jest już włączona, enable. Za chwileczkę zobaczymy tutaj bazę z Asusa. Sekundkę. OK, odświeżę. Po wylogowaniu prawdopodobnie pojawiłaby się druga po ponownym przylogowaniu, ale oczywiście też nie jest to proste dwiema grupami, co dopiero z kilkoma. No, zgadza się. Może nie jest to takie łatwe hop-siup, ale w rzeczywistości no tutaj na pewno jest potrzebna kooperacja informatyka przede wszystkim, a druga osoba to jest administrator voltowy. Jest tu trochę takich kroków, które rzeczywiście można się w nich pogubić i to mocno. Sam się zresztą zgubiłem w pewnym momencie, chociaż robiłem to już kilka razy, ale ta prezentacja będzie oczywiście udostępniona na YouTubie, będzie można ją prześledzić swobodnie jeszcze raz. Dodatkowe etaty w firmie. Ja no myślę, że nie. Jakbyście Państwo zakupili u nas Volta Professionala, etatu nie trzeba, przyjedziemy, wdrożymy tak, żeby działało, będziemy to oczywiście supportować. Więc nie będzie tak źle, myślę. OK. Odświeżę. To oczywiście były pytania z sekcji questions dla pozostałych Państwa, którzy są tutaj. W taki sposób tutaj się komunikujemy, więc Państwo, jeżeli macie też jakieś pytania, bardzo proszę śmiało, śmiało o pytanie. No dobrze, mamy tutaj zdefiniowane te grupy. Spróbuję się wylogować na chwilkę. Exit. I zaloguję się jeszcze raz ponownie do mojej konsoli ADMS. OK, jestem już ponownie zalogowany. Jeszcze dalej nie widać. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze muszę ustawić pewne tutaj elementy. Zarówno teraz w grupie roboczej drugiej, ProCAD Asus, też wybieram Manage Replication i muszę powiedzieć, że dla tej grupy roboczej priorytetem właśnie tutaj ustawiamy, tu jest już ustawiona jako zreplikowana. Tu jest we właściwościach wszystko w porządku. I tu jeszcze raz zajrzę na replikację Volt. Tak, jest już w fazie replikowania. Teraz te grupy, wbrew pozorom, one się już replikują. Możemy podejrzeć na replication status, tak, jest aktywna running. One już się wymieniają danymi. Znaczy nie tyle, że bezpośrednio danymi, tylko dopiero po
pewnej konfiguracji i w zupełnie one pojawią się wtedy obydwie. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało ze strony drugiego serwera. Przejdźmy przez zdalny pulpit na drugi serwer. Na razie tutaj widzimy, że nic się nie dzieje. Wybiorę wyjście na chwilkę, exit z konsoli i jeszcze raz spróbuję się tutaj zalogować do naszej aplikacji Data Management. Oczywiście jestem teraz w tej chwili na Asusie. Po sekundzie, chwilka, moment. Już się ładuje. Komputer, ten Asus jest troszkę wolniejszy, więc będzie to troszkę trwało. OK. Jest pytanie od razu. Nie jest pytanie o nazwę użytkownika, który ma dostęp do konsoli ADMS. Jest pytanie o hasło do SQL-a. Ten komputer już rozpoznał, że coś jest na rzeczy, że jeden z komputerów ma pewną prośbę, czy wysyła prośbę do niego. Ja wpiszę hasło oczywiście. OK. Teraz pyta o hasło użytkownika. I oczywiście mamy informację. Jest to okienko z informacją, że wszystkie instancje czy repozytoria voltowe są wyłączone i będę musiał je włączyć. OK. Zobaczmy też, że tutaj aplikacji Volt jest wyłączona. Już nastąpiła wymiana grup roboczych. Proszę zobaczyć, na drugiej stacji Asus automatycznie pojawiła się grupa robocza pierwszego komputera, czyli ProtomHG. I teraz też kolejna zagwozdka, nad którą spędziłem trochę czasu, jak włączyć tą z powrotem repozytorium, do którego chciałbym się z komputera Asus przez inwentora zalogować. Poprzez prawy przycisk myszy próbuję włączyć to repozytorium. Chciałbym, żeby było w domyślnej lokalizacji. Daję OK, błąd. I tak jest za każdym razem. Co bym nie próbował, będzie błąd. Co trzeba zrobić? Trzeba zdefiniować nowe położenie magazynu plików dla tej właśnie tutaj, dla tego repozytorium. Na pulpicie stworzę folder, powiedzmy magazyn plików. I teraz za długa nazwa folderu, czyli magazyn po prostu niech będzie. I teraz magazyn plików dla tego repozytorium będzie zdefiniowany w tym folderze. Włączam, wybieram dany folder. OK, niech to będzie mój plik o nazwie magazyn, folder o nazwie magazyn. Akceptuję taką sytuację i jest znów błąd, że jeszcze nie nastąpiła całkowita wymiana danych tablicowych, a jest pytanie tutaj na sekcji question, a na HP taki magazyn, katalog też powinien być założony. Tutaj nic nie zmieniałem, ten komputer HP jest komputerem nadrzędnym, z nim wszystko, z całym procesem steruje, więc tutaj w rzeczywistości ten magazyn nie będzie zmieniany. Oczywiście ten magazyn jest tu dostępny, jest domyślnej lokalizacji, tak jak podczas instalacji SQL-a jest magazyn plików. Jestem w stanie podejrzeć, tutaj jest. Tak, jest magazyn plików C, program Data, Autodesk Vault Server File Store. On się nie zmienia. W przypadku HP-ka się nie zmienia. W przypadku Asusa koniecznym jest zmiana. I teraz będziemy musieli chwilkę odczekać, zanim te dane tablicowe zostaną wymienione pomiędzy komputerami. Niestety nie ma tu takiego procentowego podglądu. Użytkownik musi co jakiś czas sprawdzać, czy już ten błąd, aby czasem może się nie pojawia. Próbowałem to robić przedwczoraj, zajęło to około 5 minut, zanim te dane zostały wymienione. Ja spróbuję jeszcze raz, czyli znów próbuję włączyć ten magazyn i znów spróbuję do tego folderu na pulpicie o nazwie magazyn go wrzucić. OK, OK, dalej mamy błąd. Większość osób by się w tym momencie poddała i zrezygnowała z tego, myśląc, że to w rzeczywistości tak powinno być. Natomiast to nie jest ten błąd, to musimy odczekać po prostu chwilkę, zanim ten status replikacji nie przejdzie. Tutaj jeszcze możemy, już widzimy, się pojawiły dwie grupy.
Tak, widzimy, odświeżył, są już dwie grupy. Jedna jest disable, druga jest enable. Oczywiście na proto masz G jest włączona, na tym jest wyłączona. Cały czas jest active, tak, cały czas biegnie. Możemy odświeżać co jakiś czas. Tutaj umieszczenie fizyczne, znów pytanie z sekcji questions. Chwileczkę, rozwinę sobie troszkę. Umieszczenie fizyczne, wszystkie wymienione pliki czy linki? Jeszcze raz. Co tam, ten magazyn jest umieszczany fizycznie? Aha, co jest umieszczane fizycznie? Tam struktura, jakbyście Państwo zobaczyli w strukturę plików voltowych, które są umieszczane w repozytoriach, to jest cały rząd folderów o nazwach 0000000. To są fizyczne pliki, tak? One są w jakiś sposób tam szyfrowane, i to jest taka struktura właśnie katalogów o nazwach 0000 po prostu. Możemy sobie za chwilkę podejrzeć, jak to w rzeczywistości wygląda, jak jakieś dane wrzucimy do Volta, ale to są, tak, to są pliki. To są pliki zarówno na jednym komputerze, na jednym serwerze, jak i na drugim serwerze są te same pliki, są ich kopie, które na bieżąco się uaktualniają. Spróbujmy jeszcze raz włączyć. Jeszcze raz ponawiam, wybór folderu magazyn i widzimy, że już jest OK. Więc tu nie zrażajcie się Państwo, że coś jest nie tak, po prostu trzeba było chwilkę odczekać, żeby te dane były wymienione. OK, po chwili jest baza voltowa włączona na jednym i na drugim komputerze. Dostęp oczywiście teraz jest do bazy Asusa z Asusa i do bazy HPK z HPK, tak? I co jeszcze możemy tutaj zrobić? Tutaj jeszcze możemy dla bazy tej dodać też status replikacji, to już patrzyliśmy, status replikacji i jeszcze ewentualnie możemy wyeksportować bądź zaimportować ustawienia priorytetu, które bazy, jeżeli jest kilka baz podpiętych, to które mają być w pierwszej kolejności replikowane. No tu są dwie, więc w rzeczywistości takiej kolejności nie ma potrzeby ustawiać. Co jeszcze odnośnie replikacji można tutaj zmienić? Na poziomie konsoli, ja będę zmieniał z HPK, bo to jest mój komputer powiedzmy nadrzędny. Z poziomu HPK jedną rzecz jeszcze odnośnie jeszcze replikacji można ustawić. W konsoli ADMS, jeżeli przejdziemy do sekcji administracja, w tamtej sekcji w ustawieniach zaawansowanych na samym dole jest coś takiego jak zarządzanie własnością. Tak? To jest funkcja, która zapobiega takiemu przypadkowi jak na przykład. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, ja pracując na HPK-u pobieram jakieś pracuję, czy chcę podejrzeć dane, które są na Asusie. Oczywiście, żeby je podejrzeć, ja muszę ten plik wypisać, zabrać, pobrać, żeby inni użytkownicy w tym czasie na nim nie pracowali. Ale jeżeli ja o tym zapomnę, no to później tam ktoś chciałby nad tym popracować i jest zgrzyt nagle. Dlatego tutaj administrator może właśnie ustawić coś takiego jak zarządzanie własnością. Ponieważ jeżeli pracujemy na replikowanych serwerach, to pliki są tak jakby wypożyczane, zabierane stamtąd, tam, żeby na drugim serwerze też nikt z tamtych osób nie mógł pracować. I tu możemy ustawić minimalny czas takiego wypożyczenia, znaczy minimalny, przepraszam, maksymalny czas, tak? Maksymalny czas, jeżeli użytkownik nic nie robi z tym plikiem, to po takim czasie jego dzierżawa, to się dokładnie nazywa dzierżawa, wygasa. Ja ustawię ma najmniejszy możliwy, czyli ustawię powiedzmy 3 minuty, tak żebyśmy mogli też zobaczyć, w jaki sposób to działa. Dobrze, ot cała filozofia. Ustawiona jest już replikowanie serwerów. No teraz sprawdźmy, czy to tak naprawdę działa. Czy umieszczając coś na jednym serwerze, czy na drugim serwerze też będę w stanie do tego podejrzeć? Sprawdźmy. OK, zaczynamy. Mogę już zamknąć konsolę ADMS na jednej stacji i na drugiej. One na chwilę obecną będą mi niepotrzebne. I oczywiście z HPK patrzymy, co się dzieje. Korzystam z Volta Explorera, żeby zobaczyć, czy są jakieś pliki już na naszej konsoli wstawione. Volta Explorer, już znajdę. OK.
loguje się do bazy voltowej. A jeszcze mały zgrzycik. Oczywiście jest to, warto wiedzieć, że wolty te wyższe pracują tylko i wyłącznie na licencjach sieciowych. Nie pracują na licencjach jednostanowiskowych, są to licencje sieciowe. Tutaj często bywa taki błąd, jeżeli na przykład wyłączacie Państwo komputer, tak, to czasami ten plik czy program do zarządzania plikami licencji sieciowej potrafi o taki mały chochlik zrobić, czyli pierwszy raz puszczam, próbuję odpalić program, błąd, nie może uzyskać licencji. Daję OK, jeszcze raz próbuję, już pobrał licencję bez najmniejszego problemu. Zauważyłem to właśnie, jeżeli komputery są często wyłączane, tak, no serwery w firmach raczej chodzą całą dobę, nieprzerwanie, nie są wyłączane, są w sporadycznych przypadkach, ale jeżeli stacje są często wyłączane, tak jak mój tutaj HPEK, no to taki błąd czasem się pojawia, ale jest niegroźny. No dobrze, zobaczmy. Na moim HPEK-u mam w folderze projekty, jakiś folder test, będę wrzucał dane do folderu projekty. Może zacznę od jakiegoś pliku, jakiegokolwiek, może jakiś plik tekstowy wrzucę, czy jakiegoś PDF-a, żeby po prostu zobaczyć, czy ten PDF będzie też widoczny na Asusie. Znajdę jakiegoś PDF-a na dysku twardym. O, tu jest jakiś Wordowski plik. Plik Wordowski, Lifecycle. No, za pomocą funkcji przeciągnij i upuść wpiszę go do repozytorium znajdującego się na HPEK-u. No dobra, repozytorium jest, czy ten plik jest już wrzucony na HPEK-u. Zobaczmy, czy pojawi się i na Asusie. Chwilkę to oczywiście potrwa ta wymiana danych, ale przechodzę teraz do Asusa i także korzystając z Volta Explorera sprawdzam, czy tak owy jest tam dostępny. Jedną rzecz jeszcze prawdopodobnie będę musiał wykonać, ale to zobaczymy, czyli wystartować replikację. Ona wprawdzie wystartowała, ale tam można jeszcze w jednym miejscu odłożyć replikację, na przykład zacznij replikować za 2 dni czy za tydzień, ale prawdopodobnie tutaj z automatu to zostało ustawione już, czy zostało włączone, żeby replikował od razu. Zaraz się zresztą o tym przekonamy. OK, chwileczkę to potrwa. A tak w międzyczasie też, jeżeli korzystacie Państwo z Volta, ostatnimi czasy bardzo często klienci zgłaszają problem dotyczący braku możliwości podejrzenia tego, co jest w Volcie Explorerze. Tak? Jest po prostu pusta siatka. Niby pliki są, ale w rzeczywistości nie widać ich nazw, nie widać, kto je stworzył, nie widać komentarzy. Czym jest to spowodowane? Jeżeli Państwo się z tym spotkacie, taką sytuacją, zaraz pokażę może na aplikacji. Sekundka. Niech ta się odpali, a ja pokażę na HPEK-u. Jest, jak widzicie, są pliki, jest lista plików, jest ich nazwa, jest ich, powiedzmy, status. To niekoniecznie może się pojawiać. Jeżeli to się nie pojawia, widzicie na przykład tylko ikonkę samą, że coś jest, to jest błąd spowodowany aktualizacją do wersji Net Framework 4.5. Aby to poprawić, należy zainstalować serwis packa. Po prostu serwis packa do Volta Explorera, jeszcze raz ponownie serwis packa dostępnego na stronie Service and Support i już będzie wszystko działało w porządku. Ewentualnie odinstalować aktualizację do frameworka 4.5. To one powoduje ten mały błąd, ale chyba myślę łatwiej jest po prostu serwis packa jeszcze raz zainstalować. No dobrze, my wracamy z powrotem do naszego Asusa i w Asusie zobaczmy, czy tam się już pojawia to, o co nam chodziło. Rozwijam bazę, patrzę na listę naszych projektów. OK, jest folder projekty. Wcześniej go tu na pewno nie było. Zobaczmy, co jest w projektach. W projektach widzimy, jest plik o nazwie Lifecycle2.x. Na Asusie nie ma zainstalowanego Worda, dlatego też taka ikonka systemowa nam się pojawia. Jak widzicie Państwo,
w szybki sposób w tle te dane zostały wymienione. Jak się zachowa plik, jeżeli ja go pobiorę na przykład? Co się stanie teraz, jeżeli ja go na Asusie pobiorę? Co HPEC na to? Pobiorę go, wypiszę, zobaczymy, co się pojawi w takim układzie na HPEC-u. Wypiszę go. OK. Użytkownik widzi pliki z, jakby z tego drugiego komputera jako fizycznie umieszczone. Takiej różnicy nie ma żadnej, że jest on w czymś się różni. Można jedynie tylko ewentualnie zobaczyć tutaj na liście, jeżeli bym sobie odpowiednie kolumny wybrał, będzie można zobaczyć, kto go stworzył, że stworzył go ktoś z serwera ProTomaszG. Po wypisaniu go, patrząc na serwerze ProTomaszG, czyli na HPEC-u, oczywiście po krótkiej chwili i odświeżeniu, OK. Widzimy, że dany element został omarkowany kłódką. Omarkowaną kłódką oznacza to, że on jest pobrany z serwera drugiego, tak? Czyli on jest zamknięty dla nas, po tym rozpoznajemy, że dany element jest pobrany przez drugiego użytkownika. Oczywiście tutaj zarządzając kolumnami, spróbuję znaleźć kolumnę, która nam podpowie, że to z Asusa ktoś go pobrał, i w taki sposób to powinno działać. Czyli spróbuję dołożyć kolumnę, Customize View, Fields i teraz tylko znaleźć, która to jest. Checked out by prawdopodobnie. Nie, to nie ta. Zaraz znajdziemy. Checked out time może spróbujmy. Któraś z nich, o, na przykład czas, do którego jest, czy czas, z którego był wypisany, też można czas, do którego jest wypisany, tylko właśnie już nie pamiętam dokładnie, która to kolumna była. Już momencik, zaraz to znajdę. Owner, właściciel, tego szukam. Obecny właściciel to będzie chyba current owner. Jest current owner. Jest. O to mi chodziło, czyli obecny właściciel. Obecnym właścicielem jest, jak tutaj Państwo widzicie, Procad Asus Autodesk Vault. W taki sposób to działa. W taki prosty, szybki sposób. Spróbuję odświeżyć ten plik jeszcze. Jeszcze widzę, jest niezwolniony. Ale to jest esencja replikacji, tak? Czyli normalnie dalej już pracujemy tak jak na aplikacji voltowej, korzystając te dane co chwilę wrzucone w tle będą się automatycznie wymieniać. Jest to, myślę, prosta, a bardzo fajna i przydatna funkcjonalność, jeżeli istnieje potrzeba pracy we wspólnych grupach roboczych. Po czasie zdefiniowanym przeze mnie ta kłódka powinna zniknąć, czyli automatycznie ta dzierżawa powinna być zwrócona do komputera mojego, czyli do HPEC-a, ponieważ ja byłem autorem tego pliku i jeżeli ten element zostanie zwrócona, jeżeli ja z Asusa go oddam, czyli go wpiszę, tak, wpiszę go z powrotem, F5, odświeżenie i po 3 minutach ta kłódka zniknie. Czyli jeżeli dany plik nie jest pobrany przez użytkownika z Asusa, to ta jego dzierżawa po 3 minutach wygasa. Bo tutaj są tak jakby dwie funkcje. Jest funkcja pobrania i funkcja dzierżawy. Można wydzierżawić sobie plik, czyli go jakby zarezerwować dla siebie, dla swojego komputera, ale niekoniecznie go pobierać. Plik wydzierżawiony jest oznaczony kłódką. Plik pobrany jest oznaczony fajeczką. Proszę zobaczyć, kłódka już znikła. W taki sposób to działa. Reszta to jest dokładnie taka sama praca na Wolcie jak stacjonarnie. Niczym to się nie różni. Mam nadzieję, że prezentacja była ciekawa dla Państwa. Zdaję sobie sprawę, że to są bardzo niszowe przypadki zastosowania replikacji serwerów, ale w związku z tym, że jest bardzo mało materiałów o tym
i też sporo czasu poświęciłem na to, żeby dojść do tego, co i jak się robi. No ale w końcu udało się, więc chciałem się Państwem z tym podzielić, żeby gdzieś na YouTubie taka prezentacja była. Może komuś ułatwi trochę życie, jeżeli przyjdzie taka sytuacja. Trudne? Na początku wydaje się, że trudne. Później już idzie z górki. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę o zadanie go na sekcji questions. Jeżeli pytań nie ma, ja ze swojej strony dziękuję. Jeżeli byłaby chęć bezpośredniego kontaktu, czy jakieś pytania, czy jeszcze chcieliby Państwo coś się dowiedzieć więcej, proszę o maila tomasz.gaj@prokat.pl albo prokat@prokat.pl też, jeżeli będzie to pytanie woltowe, będą wiedzieli, do kogo to skierować. Więc ja ze swojej strony dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na kolejne Prokat Expo, ponieważ to już w sumie przedostatnia prezentacja. Jeszcze chyba tutaj kolega z architektury ma jakąś po mnie. I to jest koniec już naszych targów wirtualnych Prokat Expo. Dziękuję ze swojej strony raz jeszcze i do zobaczenia, do usłyszenia.